Panie dyrektorze, jaki repertuar na ferie dla dzieci przygotowało Kino Chemik i Kino Twierdza? Poza półkoloniami dla dzieci, które organizujemy w MOK-u, mamy do zaproponowania dwa tytuły. Prawie jak Gladiator w cenie 12 zł i Asterix i Obelisk w cenie 8 zł. Obydwa filmy są około godziny 12:30 i 14:30, także wszystkie dzieci, które nie mają co ze sobą zrobić, mogą przyjść do nas. I te seanse cieszą się dużą popularnością? Tak. Wydaje mi się, że z uwagi na cenę całkiem przyzwoitą, wszystkie się odbywają, cieszą się całkiem przyzwoitą popularnością. A propos ceny, są takie dzieci, których rodzice nie mają kasy i najzwyczajniej nie stać ich nawet na te tańsze bilety. Kilka dni temu była taka sytuacja, że dziesiątka dzieci miała trafić do kina, było to wcześniej obiecane. Niestety pan powiedział, że się nie da tego załatwić. Dlaczego? Sytuacja wygląda następująco. Jesteśmy zobowiązani umowami z dystrybutorami, którzy nie biorą pod uwagę tego, że ja chciałbym zaprosić do kina dzieci za darmo. A chciałby pan? Oczywiście, że tak. Każdorazowo zastanawiamy się, w jaki sposób możemy zrobić to, żeby dzieci, które nie stać ich na to, jakie możemy zaprosić. Natomiast nie mogę zrobić czegoś takiego, że wpuszczam grupę dzieci za darmo. Jest to po prostu niemożliwe. Dlaczego? Rozmawialiśmy z dystrybutorami i pani Justyna Łukaszyk-Żak z Forum Film Poland, czyli dystrybutora jednego z tych filmów, które właśnie puszczacie, prawie jak Gladiator, powiedziała, że nie ma najmniejszego problemu. Wystarczy napisać pisemko, oni rozpatrzą i w 90 kilku% przypadków przychylają się do prośby, o ile kino też tego chce. Czy pan kierował takie prośby, one zostały odrzucone? Tak, kierowałem niejednokrotnie takie prośby i to się odbywa, ale zazwyczaj prosiłem o jedno, dwa miejsca na dzień. W momencie, kiedy mówimy o zorganizowanej grupie, wydaje mi się, że nie jest to możliwe. No, dystrybutorzy twierdzą zupełnie coś innego. My pytaliśmy konkretnie o dziesiątkę dzieciaków, właśnie o tą sytuację, dokładnie o tą sytuację. Rozmawiałem z tą panią w piątek, nie było najmniejszego problemu. Nie było jednak żadnego pisma w tej sprawie z waszej strony. Nie było nawet próby załatwienia tego, mimo że dystrybutor nie widział żadnych przeszkód. Dotychczas nie mieliśmy takiej sytuacji i tak jak mówię, ja za każdym razem, kiedy zwracam się do dystrybutora, chcąc dostać darmowe bilety, móc zaproponować darmowe bilety, każdorazowo było to w celu promocyjnym. Nie, grupy zorganizowane to jest jakby inna akcja, innego rodzaju sytuacja i z tym się nie zwracałem do dystrybutora, bo nie wiedziałem, że tak można. Jeżeli państwo... Dlaczego? Dlaczego pan tego nie zrobił? No przecież jest pan dyrektorem kina już od półtora roku prawie, no w każdym razie ponad rok, i ani razu pan nie próbował? Z każdym z dystrybutorów jestem związany umową. I dla mnie w umowie, z której jasno wynika, że nie wolno mi wpuszczać ludzi za darmo. I uznaję takie działanie jako nielegalne. Między innymi dlatego odmówiłem, bo bardzo się czuję niekomfortowo w momencie, kiedy pracownik instytucji państwowej, pracownik sądu, kurator sądowy zachęca mnie do czynów nielegalnych. Czym dla mnie jest wpuszczenie dzieci niezgodnie z umową, tak? No ale dystrybutor mówi, że nie musi pan tego robić nielegalnie, nie musi pan łamać prawa, wystarczy zwrócić się z pisemkiem. Ile czasu zajmuje napisanie pisma? Zwrócić się z pismem możemy. Dotychczas, tak jak mówię, zwracałem się każdorazowo o jeden, dwa bilety na seans. Nic o tym nie wiem, aby można było wpuścić za darmo grupę zorganizowaną. No to teraz już pan wie, może warto jednak zwrócić się do dystrybutora. Zapewniali nas, że nie będzie żadnego problemu. Proszę spróbować. Cieszę się bardzo, z przyjemnością spróbuję. Ponieważ dyrektor Magiera, jak sam twierdzi, nie wie, jak takie sprawy załatwiać, podpowiadamy. Panie dyrektorze, oto specjalny kurs dla pana. Punkt pierwszy. Dzwonimy do dystrybutora zapytać, czy jest to możliwe, aby dzieciaki, których nie stać na bilety, mogły chociaż raz obejrzeć film w kinie. Rozmowa trwa około 2 minuty. Punkt drugi. Dzięki wskazówce od dystrybutora piszemy pismo, w którym opisujemy sytuację i deklarujemy, że kino też zrezygnuje ze swojej garzy. Napisanie pisma do dystrybutora zajmuje kilka minut. Punkt trzeci. Czekamy na odpowiedź dystrybutora, zazwyczaj kilka dni. Po pozytywnej odpowiedzi możemy z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku zaprosić dzieciaki na seans. Panie dyrektorze, warto chyba spróbować. Załatwienie tych wyjściówek z dystrybutorem zajmie znacznie mniej czasu niż tłumaczenie, że się nie da. Nie wiemy, czy dyrektor Magiera poradzi sobie do końca ferii z załatwieniem wejściówek dla dzieciaków. Śpieszymy jednak uspokoić. Dzieci do kina pójdą, tyle że innego. Szkoda, że miejska placówka nie poradziła sobie z tym zadaniem. Mamy nadzieję, że następnym razem się uda.